z Karoliną jestem gotów w każdej chwili grać, bo Karolina jest cudowną aktorką i fantastycznym człowiekiem. Więc zawsze się cieszę, kiedy się spotykamy, zwłaszcza, że też te role nasze są bardzo różne. Jesteśmy w bardzo różnych konstelacjach i możemy wzajemnie przeglądać się w tych postaciach i obserwować też nasze postępy w pracy, nasz rozwój artystyczny. I co jakiś czas spotkać się w pracy z Karoliną, to jest po prostu szczęście. O detektywa Bruno i pana postać, czy nam może pan coś więcej opowiedzieć? Bo już wiem, że po premierze jest. Tak, i odetchnąłem z ulgą po premierze, bo film został zaakceptowany przez widownię dziecięcą Festiwalu Kino w Trampkach, ale i premiery samej. Wzbudza i śmiech, i wzruszenie, i zainteresowanie, i wątki zagadek też wzbudzają zainteresowanie. Słyszałem sam, jak dzieci rozwiązywały zagadki na głos podczas oglądania filmu. Więc jestem szczęśliwy, że mogłem go współtworzyć, a współtworzyłem go przez budowanie postaci aktora, który jest doświadczony przed nadekspozycję na ludzką uwagę, przez popularność swoją, któremu pod słońcem tej popularności ego rozrosło się do tak dużych rozmiarów, że zaczyna mu ciążyć. A w spotkaniu z młodym człowiekiem, granym fantastycznie przez Iwo Rajskiego, nagle doznaje szansy na zmianę. Zacząłem już zdjęcia do dwóch projektów. Jeden projekt serialowy, drugi projekt z producentami Planety Singli, więc będzie i kryminalnie, i mam nadzieję dowcipnie, ale to jeszcze nie jest ten etap, żebym chciał zdradzać cokolwiek, bo sam jeszcze bardzo mało wiem, dopiero zaczynamy.